Formatowanie niestandardowe komórek, tym razem na podstawie daty i godziny. Jesteśmy nadal w pliku 2, przykłady niestandardowych formatów komórek szablon w arkuszu ZAT2. Mamy podobną do tabeli w poprzednim przykładzie. Tym razem w kolumnie do komórki wpisano mamy datę albo godzinę, a w kolumnie wynik przykład tego, co na podstawie formatowania niestandardowego ma nam wyjść. I oczywiście po środku kolumna wynik, w której te formaty niestandardowe będziemy ustalać. Ustawiamy się w komórce D3. Te daty oczywiście sobie przepiszę. 2007-08-23. Chciałbym taki format niestandardowy narzucić na tą datę, aby wyświetliła mi się ta data w postaci dzień, tygodnia, przecinek, dzień miesiąca, spacja, miesiąc słownie, przecinek, spacja, rok na czterech. Cyfra. Wchodzimy w formatowanie standardowe, prawem formatuj komórki albo Ctrl 1. Format niestandardowy, ten który jest ustala, usuwamy. Tutaj formatowanie standardowe na podstawie daty albo godziny jest stosunkowo łatwo, ponieważ jest kilka bardzo prostych reguł, bardzo intuicyjnych. Otóż no, za rok odpowiada literka R. Jeżeli wpiszemy jedno R albo dwa razy R, to wyświetli się rok w postaci skrótu, czyli na przykład 98, jeżeli byłby to rok 1998. Jak wpiszemy 3 razy R albo 4 razy R, to wyświetli się rok jako pełna liczba, czyli na przykład 1998. Za miesiąc odpowiada literka M. Jak wpiszemy jedno M, to wyświetli się miesiąc liczbowo na jednym miejscu, czyli na przykład jedynka, no albo oczywiście 12, jak byłby to grudzień. 2 razy M to jest liczba, ale na dwóch miejscach, czyli jak byłby to styczeń, to na przykład 01, jakby to był na przykład grudzień, to oczywiście 12. 3 razy M to jest skrót nazwy miesiąca, czyli na przykład syty y. I 4 razy M to jest pełna nazwa miesiąca, czyli na przykład styczeń. Podobnie jest z dniem. 1 D to jest dzień miesiąca wyświetlony na jednym miejscu, czyli na przykład 2. No ale jeżeli będzie to na przykład 22, no to naturalnie się wyświetli 22. 2 razy D to jest dzień miesiąca na dwóch liczbach, czyli na przykład jak byłby to piąty, to się wyświetli 0,5. No oczywiście jak będzie 25, to będzie 25. 3 razy D to jest dzień tygodnia jako skrót, czyli na przykład pyonny. I 4 razy D to jest pełna nazwa dnia tygodnia, czyli na przykład poniedziałek. To też jak chcemy ustalić sobie taki format niestandardowy, aby wyświetlił się dzień słownie, no to wpisujemy najpierw 4 razy D, bo to jest dzień słownie, potem przecinek, spacja. Tutaj ten przecinek, spacja może być bez cudzysłowia, no bo w dacie ciężko mówić o separatorze tysięcy, więc można te cudzysłowy tutaj pominąć. Potem ma być dzień, tylko że na dwóch miejscach liczbowo, 2 razy D, spacja, miesiąc słownie, czyli 4 razy M, przecinek, spacja i rok w postaci pełnego roku, 3 albo 4 razy R. No i taki format spowoduje, że ta data wyświetli się w postaci dzień, miesiąc, słownie plus do tego dzień liczbowo, rok liczbowo. Niżej podobnie wpisuję datę 2007-08-23. Od razu sobie przygotuję, żeby to niżej też się, żeby było szybciej. Chcę oczywiście skopiować, więc rozwijam sobie ten plusik, kopiuj komórki. Tutaj podobnie, wchodzimy w formatowanie niestandardowe, czyli Ctrl 1. Usuwamy ten typ, budujemy własny, ma być najpierw miesiąc, słownie, czyli 4 razy M, spacja, rok na czterech miejscach, pełny rok, czyli 3 razy R albo 4 razy R. Gotowe. Niżej chcemy, żeby na podstawie daty wyświetlił nam się dzień tygodnia. Chcemy szybko sprawdzić, jakim dniem tygodnia jest konkretna data. Wchodzimy Ctrl 1, wpisujemy w formacie niestandardowym 4D. W ten sposób uzyskamy dzień tygodnia na podstawie daty. Jak chcemy szybko sprawdzić, jakim dniem tygodnia jest jakaś data, otwieramy Excela, wpisujemy to w Excelu. Nie otwieramy kalendarza sprzed 20 lat na przykład. Dalej, podobnie, tylko że z kropkami tym razem, również niestandardowe. Dzień na dwóch liczbach, czyli 2 razy D. Potem kropka, no to kropka. Potem miesiąc na dwóch miejscach jako liczba, czyli 2 razy M. Kropka, rok jako końcówka, jedno R albo 2 razy R. dd.mm.rr, mamy 23.08.07. Działa. Następna data ma się wyświetlić w postaci dzień, miesiąc, rok, ale bez kropek. Czyli jeszcze raz, Ctrl 1, niestandardowe.
to co jest usuwamy, wpisujemy dzień, czyli 2 razy D, miesiąc na dwóch miejscach, 2 razy M, rok na dwóch miejscach, 2 razy R. Klikamy OK. Niżej chcemy, żeby wyświetliło się to w postaci rok, miesiąc, rok. Ctrl 1, niestandardowe. Najpierw rok na dwóch miejscach, RR, potem miesiąc na dwóch miejscach, czyli MM, potem rok na dwóch miejscach, RR. Klikamy OK. Gotowe. Niżej. Znów format widmo, powtórka formatu widmo. Wpisuję cokolwiek, wchodzimy Ctrl 1, formatowanie standardowe. Standardowe usuwamy. Przypominam, format widmo to są trzy średniki. Klikamy OK, nic się nie wyświetla. Niżej mamy godziny. Wpiszmy sobie najpierw godziny. Z godzinami jest podobnie jak z datami. Za godzinę odpowiada literka G, za minutę literka M, za sekundę literka S. Wchodzimy w formatowanie. Niestandardowe. Chcemy, żeby najpierw było słówko godzina. Tutaj to słówko godzina już trzeba wpisać w cudzysłowie, dlatego że G odpowiada za godzinę. My tu G przy cudzysłowie godzina chcemy, żeby było tekstem, więc otwórzmy cudzysłów, wpiszmy godzina. Zamknijmy cudzysłów. Potem ma się wyświetlić 15, czyli godzina. 2 razy G, dwukropek. Minuta, 2 razy M. Klikamy OK. Mamy godzinę niżej. Podobna rzecz, tylko ma być godzina H, spacja 10 minut. Ctrl 1, żeby wejść do formatowania komórek, niestandardowe, to, które jest usuwamy. Godzina, potem ma być H, w cudzysłowie H, spacja, minuta i w cudzysłowie E. No i taki format spowoduje, że nam się wyświetli na przykład 10, H, 10 minut. Na przykład. Mamy formatowanie niestandardowe. Przy okazji, jak już mamy to formatowanie standardowe na podstawie godzin, to pokażę pewną rzecz, bo też dużo osób ma z tym problemy. Piszę sobie kilka godzin. Załóżmy, mam kilka komórek, chciałbym teraz zsumować godziny i minuty. Chciałbym zobaczyć, ile na przykład to jest razem godzin i minut. Jeżeli policzę sobie zwykłą sumę czterech komórek, to wychodzi taka dziwna rzecz. To znaczy, wyszło mi 10,58. No ja tutaj gołym okiem widzę, że chociażby tutaj w pierwszej komórce jest już 12 godzin 45 minut. Czyli tutaj coś jest policzone niepoprawnie. Dlaczego to tak wyszło? Dlatego, że tutaj Excel uwzględnił tylko tą końcówkę. Czyli tak naprawdę suma tych czterech komórek to jest ileś dni pełnych plus właśnie ta końcówka. I tu niestety Excel wyświetla nam tylko końcówkę. Jak chcemy, żeby wyświetlił też te pełne dni, żeby uwzględnił te pełne dni, pomimo że przez 24 i do tego ewentualnie dodał, to w formatowaniu niestandardowym najlepiej, bo tutaj oczywiście sobie ustalił format niestandardowy, wpisać sobie w nawiasie kwadratowym G. To G w nawiasie kwadratowym powoduje, że wyświetla się liczba pełnych dni plus naturalnie minuty, które też chcemy, żeby się wyświetliły. Jak klikniemy OK, widzimy, dostajemy 58, dwukropek 58, to oczywiście przypadek, ale teraz widać, że to faktycznie się zgadza, to jest 10, 20, 30, plus 20 to jest 50, tak, 2, 4, 7, 57, tu widać, że jest 42, 45, czyli już jest godzina, czyli jest 58, do tego 22 minuty, tutaj 17, razem 58, czyli to się zgadza. Trzeba uważać, że jak chcemy zsumować godziny i wyświetlić je w postaci liczby pełnych godzin do tego minut, musimy skorzystać z tego formatu niestandardowego, w którym G jest w nawiasie kwadratowym, to G w nawiasie kwadratowym oznacza, że on godziny bierze tak samo jakby z pełnych dni razem. Trzeba na to również uważać. I mamy formatowanie niestandardowe, również bardzo fajna funkcja, bo tak jak podkreślałem wcześniej, to zmienia tylko i wyłącznie sposób wyświetlania, czyli w komórce dalej i tak zostaje to, co jest wpisane, czyli na przykład zwykła data. Jakbyśmy na przykład wpisali coś takiego słownie, to Excel by tego nie rozpoznał jako datę. Rozpoznałby to jako zwykły tekst. A przez to, że mamy tam wpisaną datę, zmieniony tylko sposób wyświetlania, to jest dalej traktowane jako data i można jakby wszystkich funkcji związanych z datą używać na podstawie tej komórki. Można oczywiście to wszystko wpisać z klawiatury ręcznie, ale wtedy jest to traktowane jako tekst i dużo więcej wtedy będzie problemów z
formatowaniem, przeliczaniem takich komórek niż właśnie za pomocą formatowania niestandardowego. To formatowanie niestandardowe powoduje, że w komórce zostaje liczba, która jest wpisana na początku, a zmienia się tylko sposób wyświetlania.